Kuba Jędryka, IndyCage.pl, jesteśmy na gali KSW84 w Gdyni. Ze mną dwóch gości i nie wiem, czy dźwignę ten wywiad z takimi gwiazdami. Adrian Bartosiński, Paweł Pawlak, witam serdecznie. Siemka, no damy radę chyba. Jak Adrian nie będzie dużo mówił, to damy radę. No, zadajmy. Tylko ja, Pawlak to. Ja będę mówił za niego. Dobra, no zacznijmy pierwszy konflikt, rozstrzygnijmy, no bo Q&A z wami dwoma było. Jeden zebrał więcej pytań, drugi więcej wyświetleń, więc kto jest wygranym? A co się liczy? No to pytania. Was pytam. Dla wyświetlenia. Moim zdaniem pytania się liczą. Moim zdaniem wyświetlenia. To jest remis, powiedzmy. Moim zdaniem jest remis. No to mamy mistrzów w dwóch kategoriach, wszystko się zgadza. Dokładnie. Zróbmy to tutaj na wizji. Łap do jednej nogi i zobaczymy, kto się wciowali. Kurde. Nie, dobra, bo gala póki co trochę zaskoczeń jest, ale Bartosz mówisz, że mimo wszystko kupony wchodzą. No. Zero zaskoczeń. Nie, no na myczkowskie stawiać, mówiliśmy, nie o tym gadaliśmy. Zero zaskoczeń. No. Było przewidziane tutaj przez buchacherów z Octopusa. Buchacherów. Kurwa. Trzymajcie mnie. Mam problemy z wymową. Pierwsza runda Damian, a powiem wam szczerze, myślałem, że bardziej druga, trzecia, ale poszło szybko, gładko. Ale byliśmy pewni, że poddanie będzie. No to jeszcze jeden, można powiedzieć, wasz kolega, no to Czarek Kęsik będzie walczył, no nie jest może na stałe u was, no ale dużo, dużo gdzieś tam spędził, więc jak go widzieliście, to jak stawiacie przeciwko Damianowi? Twardy czołg. No, miałem okazję robić z Damianem jakby rundy na Piranii i miałem okazję gdzieś tam pomóc Czarkowi, także mniej więcej jakiś research mam, nie zdradzę go, zostawię go dla siebie. To na kogo postawiłeś? Ja postawię za Czarka. A ty jak ty powiesz? Ja daję remis, bo znam jednego i drugiego. Nie chcę się nikomu, wiesz, narazić. No dobra, no o gali chyba więcej wiele nie powiemy póki co, no to spytam o waszą przyszłość. Bartosz, może zaczniemy od ciebie. Kiedy możemy się spodziewać powrotu? No ode mnie, bo jego przyszłość tyle została, jedna walka mu została. Stary dziad. W ogóle jestem w szoku, że się jeszcze bije. Już dawno na emeryturze powinien być. O przyszłość? No kiedy znowu w klatce? Ja wiem, ale nie powiem, bo ja, chyba nie ja mogę powiedzieć. Na pewno na jesieni. No, ale niedługo. Aby rywala już, rozumiem, znasz? Znam. I też nie powiesz? Też nie powiem. A Paweł, jak z tobą? Ja mogę powiedzieć, z kim się biję. Znaczy, no to masz powiedzieć z kim, a potem z kim ty jesz. Nie, no jak powiem, to mnie wyrzucą chyba z KSW. Będzie problem. Ale dobra, a ty jeszcze też w tym roku? Ale raczej termin mam też już pod koniec roku, więc czekamy tylko na potwierdzenie tego przeciwnika. Ale no mówię, to jak mówiłem, chciałbym jakąś legendę sportu walki, czy Michała Materle, jak tam nawet go zaczepiałem troszeczkę, czy Mameda Kalidowa, to byłoby coś grubego, szczerze może mówiąc. Może być Mariusz Pudzianowski, legenda, nie ma znaczenia jakiego. No, Mariusz grubego. Też, nawet nie będę... Mariusz. Swój może też być Mariusz, ale to nie będę się uwagi robić, więc... No ale to nie opas wtedy. Możemy zrobić taki, wiesz... Catchweight, tak, do 120. Opas największego skurwiela w KSW. BMF polskie. Dokładnie. Ja chętnie to mogę zrobić, opas. Póki co to Romek Szymański był rozpatrywany do tytułu, tylko on taki za miły się wydaje chyba. Nie, Mariusz z Pawlakiem byłoby dobre. Coś by tam, a już może nie będę dokładał. Na gołe pięści. No właśnie, no. Nowe walki w KSW. Zostaje w Octopusie. O, właśnie. Kto wygrywa, zostaje w Octopusie. No, a, mówimy o Mariuszu. Tak, no kiedyś był trochę. Ale Mariusza nie ma w Octopusie. Nie ma. Ale może wróci, był, kto wie. Nie ma. Może wróci, kto wie. Walka o szafkę w Octopusie. No właśnie. Także no. Walkę, kto może, kto... A nie, no bo Mariusz nie ma pasa, no to między wami to by kto może z pasem przychodzić. Ja do... bym z nim o pas. Opas Bierawski. Opas Bierawski. Opas Sutysa Bierawski. Nie, opas Octopusa. Nie no, opas Octopusa to ja walczę z tym, tylko on już jest stary, nie wiem czy on... Czy dociągnie tego? Podołam jeszcze tam parę latek. Masz z rok bicia się. Nie, ja sobie powiedziałem, że żeby zrobić mu taki sztyryczek w nos, to będę się bił tak długo, jak on skończy karierę. Dopiero jak skończy karierę, to ja skończę karierę. Czyli on będzie miał 51 lat, żeby się bił. No, ale to złe, Mariusz ma 46, jak dobrze Pawlak taki na wykończeniu będzie bił się na takich małych galach za 2-3 tysiące. Będzie się bił, żeby się bić. Na wózku będę podjeżdżał, tak wiesz, ledwo i... Ale postanowienie to postanowienie. Będą tak? Pobrali, żeby rekord co nabijał. Trzeba być słownym we wszystkim. Nie, ale to sobie jeszcze spytam, przypomniał mi się a propos tej gali, no bo Damian Stasiak dość pewnie rozprawił się z Hincenem, ale po raz kolejny było słychać, jak bardzo Dawid Pepłowski dużo daje, bo te komendy, które mu dawał, no to czasami naprawdę jak sterowany joystickiem był, to jest z każdym zawodnikiem, tak, u was?
No tak, jak już raczej długo współpracujemy z Dawidem, no to już raczej bardzo dobrze się znamy i te podpowiedzi są po prostu jakby takie naturalne, więc to jest takie normalne i się rozumieją w 100%, więc dlatego to idzie tak łatwo, nie? Kłamie, bo on nigdy nie słucha. Ej, ostatnio mówiłeś, że słuchałem cię. Mogę to powiedzieć prawdę. Ostatnio mówiłem, że cię słuchałem, więc jak to jest? Patrzył tak naprawdę, robił tylko to, co przypadkowo wychodziło, ale nie słuchał nic, co ty. Nawet nie umiał w tą stronę zachodzić, co mu kazaliśmy. No bo chciałem zmylić Tomka i go zmyliłem dzięki temu. Daj spokój. Jakbym szedł w tamtą, to bym mnie zakotował. Masakra, powiem ci, że niemożliwe jest. Nikt nie słuchał, on jest najmądrzejszy. Ale to Paweł, co? Mamet albo Materla dla ciebie, tak? Albo Pudzia. Albo Pudzia, tak? No myślę, że nie ma innej innego rozwiązania, bo biłem się przed chwilą z Tomkiem. Wcześniej biłem z Blisem pół roku temu, no z Kodaskam to tak z dziwnej sytuacji jest w tym rankingu, nie powinien być czwarty. Moim zdaniem Materla powinien być czwarty, a z Kodaskam tam trochę dalej, bo przegrał tak naprawdę walkę, tak więc tak trochę tutaj nie pasuje, szczerze mówiąc. Także no, albo Materla, który moim zdaniem jest czwarty, albo Mamet, który jest pierwszy, tak no nie ma innego rozwiązania, tak? A ty bardzo skoro byś widział dla Pawła? Ja bym dał mu Blisa. Za ten nielegalny, nieważne, za ten nielegalny łokieć. Tak naprawdę to ja bym dał mu Blisa. No ale Blis teraz jest po wygranej przecież pasa LFF. Dwa mistrzowskie pasy, no. I grał z mocnym Lechem. Także mówię, że no Pawlak kurwa strachu. Trochę tak. Duży majkut. A ten konflikt z Tomkiem już można powiedzieć zażegnany? No na razie się nazywa. Nic nie mówimy, nie rozmawiamy, także nie ma o czym, znaczy no nie ma co gadać, wiesz, no. On powiedział co ma do powiedzenia, a my powiedzieliśmy co mamy do powiedzenia i co mogę powiedzieć i na razie jest cisza. Na razie się nie spotkaliśmy face to face, więc może dobrze. Ale nie wiem, czy widzieliście nowe face to face kamera na KSW się pojawiło, więc jak się spotkacie, to będzie okazja przetestować. Face to face? No takie było. Tam Mateusz Borek z Mamedem robili face to face. Widziałem. No tak, tak. No może coś być, no. Może do czegoś dojść, zobaczymy. Na razie jest spokojnie. Oby nie było strzelanin. Na razie jest spokojnie. To jest najważniejsze. No słuchajcie, jak wy się tak bawicie trochę w bookmacherów czasami, no to o tą sierpniową ale już spytam i pojedynek wieczoru Saladin czy Robert? No ciężka walka moim zdaniem dla Druchały. Moim zdaniem Saladin to wygra, bo jest mega szybki kotem, ale Ruchała też zajebiście się pokazuje. A ja jestem zawsze za tymi fizyczniejszymi, bo on woli tych szybkich, bo on sam jest szybki, nie ma siły i on zawsze mówi, że wygra z każdym szybkością. Ale Ruchała nie jest silny, przecież też jest... Zawsze wygrywa fizyczność, ale to nie mówię o tej walce. A jeśli chodzi o tą walkę, ale to... fizyczność tutaj na czyją korzyść? Moim zdaniem, no chyba raczej tak szczerze to jakby szczery Parnasa, bo w tą 70 jednak coś tam bił tych kilogramów, ale druga jeszcze rzecz ważna to jest moim zdaniem to, że ja już nie postawię nigdy przeciwko Ruchale, bo postawiłem dwie walki, dwie przegrałem i już powiedziałem ze Skijewem i z Damianem, byłem pewien, że jakby wygrają i powiem ci, o tamtej walce powiedziałem, że jakby w 100% jestem przekonany do jego umiejętności i na przykład wydaje mi się, jestem pewien, że faworytem jest Parnas, ale nie stawiam tej walki po prostu. A to fun fact, ja tak miałem z Tomkiem Romanowskim, też po dwóch mówiłem, że więcej nie postawię przeciwko niemu, ale na trzeci postawiłem i całe szczęście się weszło. Myślałem, że ze mną postawiłeś, że wygra. Nie, no właśnie z tobą mimo wszystko zrobiłem trzeci raz, no i się okazało, że już nie błąd. No, jeszcze coś chce menadżer dodać na tym wywiadzie? Przyszedł, żeby zobaczyć, czy nie gadam na wywiadzie o tym, co się działo dzisiaj na treningu. Bo robiliśmy parter, ale zostawię on to dla siebie. Ale no nie, coś się zaczęło tutaj dziać. To? Kaszubowski. Kogo? No tego ciemniejszego. Myślałem, że sędziego. Każdy bądź razie trafił. O kurde. Artur odszedł kawałek, to co się dzisiaj działo na treningu? Poszedł? Poszedł? Tak. Nie, dzisiaj sparowałem trochę ze staruszkiem, ale w parterze, ale to nie będę szczegółów opowiadał. Vloga obejrzycie, bo vlog z tego robiłem, to sobie obejrzycie. No dobrze, panowie, to tutaj już następna walka. Nie wiem, bo już po 10 przestałem liczyć, to wam nie powiem. Kurde. Jeszcze przyszedł wasz trener tutaj, także robi się. O, znowu coś odwaliło. Cisza, Paweł. Cisza, trener wszedł. Przepraszam, musimy kończyć wywiad. Dobrze, dziękuję wam bardzo. Kończy ten wywiad. Dawid, ale my mamy wywiad. Musimy iść. Musimy iść. Do widzenia. Dzwonić. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam wszystkich kibiców. Pozdrawiamy. Dzięki.